katastrofa Tamy Bankiao. Teraz słyszymy o zagrożeniach, jakie płyną ze strony Tamy Trzech Przełomów. Są słuchy, że mogą tam pojawiać się problemy, jakieś uszkodzenia. Ale wiele osób z nas nawet nie słyszało, że w 1975 roku w prowincji Henan została zniszczona Tama Bankiao. W wyniku jej zniszczenia zginęło 26 tysięcy ludzi, a z powodu epidemii klęsk głodu wynikających z tego zniszczenia tej tamy kolejne 145 tysięcy osób. Są to oczywiście dane oficjalne. Tama Bankiao była jedną z 62, które uległy wówczas zniszczeniu. Oczywiście pierwsza była Tama Bankiao, a gdy ta fala ruszyła, pozostałe tamy nie miały żadnych szans. Jak do tego doszło? Doszło do tego w wyniku tajfunu Nina. W ciągu doby doszło do opadów, tak dużych opadów, jakie są przez cały rok na tym terenie. Coś niewyobrażalnego. W nocy z 7 na 8 sierpnia doszło do tej katastrofy, a w ten dzień jeden opady wyniosły ponad 1000 mm. I chociaż ta tama była gotowa na naprawdę rekordowe opady, liczono się z tym, że może spaść nawet 300 mm deszczu, czyli na przykład w ciągu dnia, że spadnie tyle, ile w ciągu 4 miesięcy, to nikt nie spodziewał się, że dojdzie do tak olbrzymich opadów. I niestety w nocy o godzinie 1 z 7 na 8 sierpnia doszło do zniszczenia Tamy Bankiao. W rezultacie tego zniszczenia powstała fala o szerokości 10 km, wysokości 3 do 7 metrów i pędząca z prędkością do 50 km na godzinę. 50 km na godzinę to jest tyle, ile może jechać samochód w terenie zabudowanym. O wiele, wiele więcej niż jest w stanie biec człowiek. Zalało około 12 tysięcy kilometrów kwadratowych, kilka milionów zniszczonych domów, kilkanaście milionów ewakuowanych ludzi. W ciągu jednej sekundy z tej zniszczonej tamy przepływało 78 tysięcy metrów sześciennych wody. Coś niewyobrażalnego. Niestety, no nawet obecnie raczej nie bylibyśmy w stanie uratować się. Woda pędząca z prędkością 50 km na godzinę o szerokości 10 km to coś niewyobrażalnego. A wtedy, kiedy były problemy, wtedy były duże problemy z komunikacją, niestety ci ludzie nie mieli żadnych szans. Żadnych szans, żeby po prostu przeżyć. I tam, gdzie ta woda dotarła z całą siłą, zerowe szanse. No i niestety później jeszcze ta klęska głodu, epidemia i kolejne wiele ofiar. Niektórzy uważają, że tych ofiar mogło być nawet ponad 230 tysięcy w takim całkowitych szacunkach. Więc teraz, o ile te, oczywiście te tytuły są raczej clickbaitowe o tych zagrożeniach ze strony Tamy Trzech Przełomów, to jednak musimy pamiętać, że już kiedyś wydarzyło się to i odnosiło się to do tamy o wiele, wiele mniejszej i stanowiącej o wiele, wiele mniejsze zagrożenie niż Tama Trzech Przełomów. Pamiętajmy też tylko, że dzięki tej wiedzy Chińczycy jednak pamiętają nadal, że kiedyś doszło do tego, że jedna z tam im, można powiedzieć, strzeliła, uległa zniszczeniu i co to za sobą pociągło. I że te kolejne tamy, w tym ta największa, były budowane z pamięcią o tym, co się wydarzyło w 1975 roku. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, oceń, skomentuj, podziel się, opublikuj, pokaż znajomym ten materiał. Do usłyszenia ponownie.